Witajcie. Dzisiaj Wam pokażę posiadłość, która ma około 10 hektarów terenu, na którym jest około 5-6 hektarów sadów, a reszta to są góry z laskiem plus taka willa. Nie wiem, czy tutaj będzie widać ją. Dużym basenem. Za chwileczkę wejdę na teren tej posiadłości. Bardzo fajne takie, tutaj jest wjazd prywatny, tak jak widzicie, ta brama. I tu już koniec, nikt więcej nie może wjeżdżać. I tam się zaczyna posiadłość. Bardzo fajne, spokojne miejsce. Wśród natury dookoła góry. Plaża bliziutko, z 8 km. Dzisiaj jest taka mgiełka i tam widać morze też, nie? Tutaj mamy dwa takie magazynki, takie domki. Które można bez problemu przerobić na jakieś domki gościnne. Bo są dosyć duże, tak jak widzicie, nie? To wszystko. Co nagrywam, to należy do posiadłości. Tutaj jest wjazd z tej strony. Tutaj mają jakiś sprzęt do studni, żeby do nawadniania było. I tutaj się zbliżam już do basenu. Basen bardzo ładny, duży, z takimi ozdobami, palmy dookoła basenu, no i cudowne widoki. Widoczki piękne. Dzisiaj mam taki pochmurny dzień, ale tu normalnie z tej strony, tu jest kuriera. Jak widzicie, z tej strony jest bardzo ładnie widać morze. Piękne widoki na morze są. Tylko akurat dzisiaj takie chmurki. Taką mamy pogodę. Ciepło jest, 30 stopni, ale chmurki. I zaraz tutaj się zbliżę do tego, do tej willi. Proszę zobaczyć, jakie skały tu obok basenu sobie położyli. Właściciel mówi, że tam z góry je ściągnęli. I tutaj teraz jestem obok willi. Z tej strony jest wyjście na basen. Prościutko i na ogród. Basen oczywiście jest poświetlany w nocy. Bardzo ładne ma poświetlenie. Tutaj tak wygląda z zewnątrz. Ta willa w stylu rustykalnym. Do góry można dobudować jeszcze jedno piętro. Także jest miejsce, jest specjalnie przygotowana, żeby dobudować piętro. Tutaj jest ładny taras. Może tutaj podejdę. I tam kuliera. No szkoda, że nie widać dzisiaj morza. Mgiełka taka jest. Ale normalnie to widać. I tu, jak pokazywałem wcześniej, są te dwa magazyny, które można przerobić bez problemu na domki gościnne. Są dosyć duże. Wygląda to tak. Tam jest jeszcze podejście. I tam już jest wejście na taras. No widoczki no przepiękne. Jak ktoś ceni sobie prywatność i lubi naturę,
No to miejsce jest bardzo fajne. 10 hektarów ziemi, w tym góry, i około 5 hektarów to sady z pomarańczami. 4 gatunki są różne. Tu z tyłu mają taki taras letni, może, o tak. Tu jest wejście do domu, tu jest wjazd do domu. Oczywiście ze swojego terenu prywatnego, bo to już jest cały teren zamknięty, te 10 hektarów. Tu taki kominek. Tak, wchodzę teraz do tej rustykalnej willi. Tu, jak pokazywałem wcześniej, jest wjazd. Tu jest taka kuchnia letnia, kominek, jakiś na grilla do grillowania. I wchodzę do środka. Tu na wejściu, tak jak widzicie, to jest taki wielki salon. Tam dalej są sypialnie. Z salonu jest wyjście bezpośrednio na taras i na basen. W salonie też znajduje się kominek. I kuchnia. I tu mają takie pomieszczenie gospodarcze też. Na zamrażalkę, lodówkę. Salon bardzo duży. Dobrze, zerkniemy na sypialnię teraz. Tu mają takie fajne naczynie gliniane do wody. Tutaj są takie szafy wnękowe. Dwie. Łazienka. Łazienka z prysznicem. Sypialnia numer 1. Duża. Tu mają 3 łóżka wstawione, bo wynajmują tą willę cały czas. Ja wykorzystałem akurat moment, bo jest zmiana. Zmieniają się turyści. To jest następna. Sypialnia numer 2. Tutaj jest sypialnia numer 3 i 3 łóżka też. I tu jest wejście. Wejdziemy do takiej bodega. Bodega, można tu sobie wstawić jakiś stół do bilarda. Mają barek. Ale chyba w większości puste te butelki już wypili. Tu do piwa. Tutaj można sobie zrobić jakąś pijalnię winka, coś pod imprezę. Bardzo fajnie, klimatycznie. I tu zejście na dół. I wracamy. Posiadłość posiada swoich
około 2 km, tak jak widzicie, betonowo-asfaltowych dróg swoich własnych, prywatnych, na terenie posiadłości. Tu już jestem nad domem, wjechałem do góry. Tutaj mają taki też zbiornik na wodę. No pod spodem jest taki wielki fundament. Planowali zrobić jakiś taki duży zbiornik na 1 000 000 litrów czy coś takiego. Ale w sumie nie doszło do skutku. Fundament jest. Tutaj dla miłośników wspinaczki, przyrody. To jest piękne miejsce. Około 3 km stąd znajdują się szlaki turystyczne. Jest tu różnych kilka jaskiń takich do zwiedzania. Przyjeżdżają tu również alpiniści, znaczy miłośnicy może wspinaczki, uczyć się wspinaczki. Do plaży mamy 10 minut skuterkiem. Także bardzo ciekawa inwestycja. Zapraszam serdecznie.